Witajcie w parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Obok mnie znajduje się Dietrich Bonhoeffer, a przynajmniej jego popiersie, które stoi w naszej sali parafialnej. Dzisiaj Bonhoeffer będzie miał nam coś do powiedzenia, bo będziemy mówili o wartości. Z Biblią na co dzień starotestamentowy tekst wyjęty jest z drugiej księgi Mojżeszowej z 32 rozdziału w wersetach od 31 do 32. Uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech. Historia o złotym cielcu może wydawać się absurdalna. Jak lud prowadzony przez pustynię mógł zwątpić i wybrać jakąś złotą statuę? Jednak złoty cielec symbolizuje coś więcej niż tylko konkretny posąg, bo złoto to symbol wartości. Ten metal jest na tyle rzadki, by nie dało się go znaleźć wszędzie, a jednocześnie jest dość łatwy w obróbce. Można go stosunkowo łatwo przetopić na monety, na biżuterię, na sztaby. Jest trwały, nie rdzewieje, nie zmienia barwy z czasem. Choć złoto może być wykorzystywane np. w stomatologii czy elektronice, to spora część złota na świecie nie jest używana do niczego innego poza zachowywaniem wartości. Na przykład jako sztaby. Sam cielec mógł kojarzyć się z pogańskimi kultami, ale w 5 wersecie Aaron mówi o uczcie na cześć Pana. Innymi słowy, Izraelici chcieli czcić Boga, ale chcieli to robić na swój sposób. Uczynili posąg z tego, co sami uważali za cenne. Sami chcieli decydować o tym, jak ma wyglądać ich relacja z Bogiem. Bóg, jak czytamy, nie był zachwycony. Mojżesz prosił, by Bóg raczył odpuścić ich grzech. Zwróćmy jednak uwagę na to, że Izraelici w zasadzie chcieli być pobożni, chcieli czcić Boga, chcieli mieć relacje z Bogiem, chcieli widzieć Bożą obecność pośród siebie. Ale w tej relacji chcieli się posługiwać tym, co według nich wyrażało wartość. A to jest pułapka. I czy jest to tak bardzo różne od tego, w jaki sposób my chcemy relacje do Boga dzisiaj przeżywać? Czasem absolutyzując to, co sami uznamy za najcenniejsze, co jest naszym odpowiednikiem złota. To może być taka albo inna liturgia, takie albo inne zwyczaje. To może być konkretna, uświęcona interpretacja tekstu biblijnego. To nawet może być Biblia, jeżeli zajmie miejsce Boga. Dlatego ważne jest to, o czym mówi drugi werset. Werset z listu do Hebrajczyków. Baczcie, bracia, by nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia. Czytamy w 3 rozdziale, w wersetach 12 i 13. Ten fragment nawiązuje do 4 Mojżeszowej, do 14 rozdziału, do sceny, gdy lud buntuje się, bo słyszał, że w ziemi obiecanej znajdują się miasta z murami i że czeka ich trudna przeprawa. Autor listu rozumie, że chrześcijanie, tak jak wszyscy ludzie, są podatni na zwątpienie. A wątpiący mogą szukać Bożej obecności w tym, co im samym, w tym, co nam samym wydaje się cenne. W naszym odpowiedniku złotego cielca. Dlatego w tych wersetach listu do Hebrajczyków znajduje się podkreślenie roli wspólnoty i napominania. Ale słowo napominać, greckie parakalein, oznacza ostrzeżenie, ale też zachętę. To pokazuje, że nasze wzajemne napominanie nie może być tylko biciem kogoś Biblią po głowie i pokazywaniem, że to my mamy rację. Ale ma być robione w braterski i siostrzany sposób. A to wcale nie jest proste. Dlatego stoję dzisiaj obok Bonhoeffera, obok człowieka, który poświęcił swoje życie, dlatego że wierzył w zaangażowanie chrześcijan w świecie. Ten ewangelicki teolog, urodzony we Wrocławiu, wziął udział w spisku na życie Adolfa Hitlera. Zamach się nie powiódł. Spiskowcy, w tym i sam Bonhoeffer, zostali aresztowani.
Dietrich Bonhoeffer został stracony 9 kwietnia 1945 roku we Flossenbürgu. Ale dla naszych rozważań jest dzisiaj ważny i aktualny, ponieważ sam sprzeciwił się złotemu cielcowi swoich czasów. Wielu chrześcijan, wielu ewangelików popierało Hitlera. Popadli w tę narodową gorączkę ówczesnych Niemiec, bo to im wydawało się logiczne, to im wydawało się mądre. Ta miłość do ojczyzny wydawała im się wartością, złotem, które jest tak cenne. A to doprowadziło w konsekwencji do dehumanizowania Żydów, niearyjczyków, do nienawiści, do popierania przemocy i do niewyobrażalnych ofiar. Bonhoeffer i inni sprzeciwili się temu złotemu cielcowi. I dlatego dzisiaj Dietrich Bonhoeffer jest przypomnieniem. W naszych czasach, czasach ponownego gloryfikowania przemocy, sprzedawania jej jako jedynego sposobu ratunku przed jakimiś innymi, którzy chcą tutaj przyjść i zabrać nam co nasze, on przypomina, jak łatwo i tragicznie można zapatrzeć się na złotego cielca. W czasie Adwentu, przygotowania się na to, by ponownie poczuć, jak Bóg wkracza w nasze życie, uważajmy na to, by nie stracić z oczu prawdziwego fundamentu chrześcijaństwa – Chrystusa, Boga narodzonego pośród słabych, pośród biednych i nieistotnych. Nie próbujmy Go wtłaczać w coś, co sami uznamy za złoto. Bonhoeffer napisał słowa, z którymi chcę Was dzisiaj zostawić. Chrześcijaństwo nasze będzie teraz polegać na dwóch rzeczach tylko. Na modlitwie i na czynieniu sprawiedliwości wobec ludzi. Z tej modlitwy i tego czynu dopiero musi narodzić się na nowo całe myślenie, mówienie i organizowanie chrześcijańskie. Życzę Wam błogosławionego i owocnego czasu Adwentu. Zostańcie z Bogiem.